Młody, przystojny, inteligentny. Wydawać by się mogło idealny kandydat na męża, a może idealny kandydat na świętego. Błogosławiony Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio urodził się w Turynie w 1901 roku, czyli jest to postać całkiem współczesna nam. No, jest to trochę więcej niż 100 lat, ale jednak większość świętych, jakich znamy, to pochodzą gdzieś tam średniowiecze, trochę później albo nawet trochę niektórzy wcześniej. Pier Giorgio jest więc prawie współczesnym, zresztą można znaleźć wiele zdjęć w internecie. Jest to postać właśnie nie z obrazów, a ze zdjęć. Pier Giorgio Frassati wychował się właśnie w okolicach Turynu, gdzie jakby miał też kontakt z przyrodą, z górami, stąd pewnie się wzięła później ta jego miłość wielka, czyli wyprawy w góry. Pier Giorgio jest nam bliski nie tylko dlatego, że żył całkiem niedawno, ale tak jak każdy, jak większość z nas, był studentem. Studiował na Politechnice. I to myślę, że czyni go też bliższym każdemu z nas, ponieważ miał podobne problemy. Też męczył się z zaliczeniami egzaminów, innymi rzeczami, kolokwiami i tym podobnymi. To, co wszyscy tak kochamy. Pier Giorgio przede wszystkim to też jest człowiek radosny. We wszystkim, co robił, przejawiała się jego radość. A robił naprawdę bardzo dużo. To jest człowiek, który angażował się w naprawdę wiele inicjatyw. Aż trudno by je wymienić, ale jest ich sporo. No między innymi to, co jest ważne też dla mnie jako dominikanina, że był tercjarzem naszego zakonu, choć przyjął szkaplerz pod koniec swojego życia. Pier Giorgio to też człowiek miłosierdzia, człowiek, który pomaga ubogim. To jest fascynujące dla mnie, jak on naprawdę dużo potrafił zrobić. On tym ubogim nie tylko pomagał finansowo, ale też kupował im leki i przede wszystkim był z nimi, rozmawiał z nimi, pocieszał ich. A czasami po prostu siedział przy konających czy przy chorych i dawał dar swojej obecności. Był też człowiekiem ubogim, bo dawał bardzo często wszystko, co miał. Bywało tak, że wracał do domu pieszo, bo nie miał już na tramwaj, wydał wszystkie pieniądze, wracał bez płaszcza i bez butów w czasie, kiedy na zewnątrz padał śnieg. Czyli poświęcenie takie dość heroiczne. Pier Giorgio to też człowiek odważny. Potrafił być bezpośredni, zarówno kiedy się z niego śmiano, że jest dewotem, bigotem, ponieważ bardzo dużo się modlił, codziennie chodził na mszę świętą, no więc nawet w rodzinnym domu nazywano go świętoszkiem, czy też na studiach on na te zarzuty odpowiadał w taki sposób, że nie jest świętoszkiem, tylko po prostu jest chrześcijaninem i realizuje swoje chrześcijaństwo. Pier Giorgio to jest człowiek, który łapie niejedną srokę za ogon. Jest po prostu wszędzie i działa bardzo dużo. Jest człowiekiem aktywnym, a jednak to wszystko nie jest jakąś ucieczką. Pier Giorgio to jest też człowiek bardzo radosny. Wiele różnych historii z jego życia czy anegdot o tym świadczy, jak chociażby takie jest jedno zdjęcie w internecie, gdzie po prostu zdjęcie z imprezy, gdzie Pier Giorgio z przyjaciółmi świętuje, mają tam jakieś śmieszne czapki z gazet na głowach, na stole jest winko, jakieś dobre potrawy. Jest to człowiek radości, ale ta radość to nie tylko jakieś zabawy, jakieś imprezy, ale radość też z czynienia dobrze, bo jakimś takim największym rysem, który go charakteryzuje, to jest miłosierdzie, to jest pomoc drugiemu człowiekowi. Pier Giorgio to też młody błogosławiony. Umiera w wieku 24 lat na chorobę, którą prawdopodobnie zaraził się od jednego ze swoich ukochanych biedaków, jak ich nazywał. Jest to choroba, która bardzo szybko zabiera go z tego świata i w dużym cierpieniu. Jednak mimo tego jest takie poruszające zdjęcie, kiedy Pier Giorgio leży już w trumnie po śmierci. Mnie osobiście ono bardzo poruszyło pewnego dnia, ponieważ jego twarz na tym zdjęciu jest niesamowicie spokojna, niesamowicie radosna. Jakby zestawiając to z faktem, że umierał w dość dużych cierpieniach, to jest to dla mnie niesamowite świadectwo też jego świętości. Widać, że on wchodzi w życie, a nie umiera. Pier Giorgio Frassati może nas trochę onieśmielać tą swoją wielką świętością, która właśnie wydaje się taka wielka,
A jedną z jego wielkich miłości były góry, jak już powiedziałem. I takim hasłem, które często się pojawia w jakichś grafikach czy na zdjęciach z nim, to jest włoskie verso l'alto, czyli ku szczytom. I ta wielka świętość może się kojarzyć z takim szczytem. I ja bym zachęcał do czegoś takiego, żeby zrobić najpierw pierwszy krok. No bo jeżeli wybieramy się na rysy, no to najpierw początkiem jest w ogóle wyjechać z Krakowa. Więc zrobić pierwszy krok. W naszej świętości możemy zrobić też jeden kroczek mały, który będzie bardzo ważny. I to, do czego zachęca nas Pier Giorgio, to jest miłosierdzie, czyli jakiś dobry uczynek. Ja bym proponował, żeby poszukać gdzieś w swoim otoczeniu i myślę, że to nie będzie trudne, osoby, która w jakiś sposób będzie nas potrzebowała. I to niekoniecznie finansowo, chociaż może to być też pomoc finansowa, może to być jakaś rozmowa, może to być spotkanie, może to być po prostu wyjście gdzieś razem, ale też konkretny czyn miłosierdzia, czyli pomoc jakiemuś ubogiemu. Myślę, że każdy z nas znajdzie taką osobę już dzisiaj i nie będzie miał z tym trudności, żeby to odczytać i pójść za głosem serca i pomóc po prostu w możliwy dla siebie sposób.